Hello! Z pewnością doszły Cię już słuchy na temat zmian, które od roku 2023 zostają wprowadzone na maturze. Narosło wokół tych zmian wiele niejasności, nawet mitów, dlatego w Encio postanowiliśmy opracować krótki przewodnik, w którym krok po kroku przeanalizujemy te zmiany. Jako że jesteśmy szkołą językową, przede wszystkim skupimy się w tym przewodniku na analizie zmian dotyczących matury z języka obcego nowożytnego. O co chodzi z nową maturą 2023 i 2024? Otóż wprowadza ona obowiązek przystąpienia do 4, a nie jak do tej pory 3 egzaminów pisemnych. Z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego i matematyki oraz z wybranego przez Was przedmiotu, ale na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz z języka obcego nowożytnego. Czas trwania egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostaje bez zmian, a zatem matura na poziomie podstawowym trwa 120 minut, na poziomie rozszerzonym 150 minut, natomiast matura z języka obcego w klasach dwujęzycznych trwa 180 minut. Egzamin obejmuje te same części, które rzecz jasna różnią się od siebie poziomem. Punktacja, a więc ile procent za które zadanie? Aby zdać maturę, trzeba w sumie uzyskać 30% wszystkich punktów z arkusza egzaminacyjnego. Uwaga! Obowiązek zdania egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a zatem obowiązek zdobycia co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zostanie wprowadzony dopiero od 2025. W roku 2023 i 2024 egzamin maturalny będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. O co tutaj chodzi? Otóż na poziomie podstawowym podstawa programowa przewiduje obowiązek opanowania zdań warunkowych typu 0, 1, 2 oraz 3. Wymagania egzaminacyjne odchodzą od obowiązku opanowania zdań warunkowych typu 3. A więc I would have done it yesterday if I had stayed at work. W podstawie programowej znajduje się również czas future continuous, a więc I'll be working this time tomorrow. Tego czasu nie ma w wymaganiach egzaminacyjnych do matury 2023-2024. Według podstawy programowej zdający powinien rozróżniać formalny i nieformalny styl tekstu. Wymagania egzaminacyjne na najbliższe 2 lata nie mają tego wymogu. Ostatni przykład dotyczy wypowiedzi pisemnej. Według podstawy programowej zdający może mieć za zadanie utworzyć proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, na przykład notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS itd., itd. W wymaganiach egzaminacyjnych na najbliższe 2 lata z tych różnorodnych propozycji zostają tylko 3. Wiadomość, e-mail oraz wpis na czacie lub na forum internetowym. Jeśli idzie o przykładowe różnice na poziomie rozszerzonym, znów podstawa programowa zakłada, że uczeń opanowuje zdania warunkowe typu zerowego, pierwszego, drugiego, trzeciego oraz mieszane. Jednakowoż wymagania egzaminacyjne na lata 2023-2024 nie posiadają zdań warunkowych typu mieszanego. Podstawa programowa obejmuje użycie czasownika modalnego would w odniesieniu do często powtarzających się czynności w przeszłości. A zatem, when at my grandmother's, I would always have toast with peanut butter for breakfast. W wymaganiach egzaminacyjnych na lata 23-24 takiego zastosowania would nie będzie. Moduł 14 spośród tematów leksykalnych w podstawie programowej obejmuje takie zagadnienia jak wydarzenia i zjawiska społeczne, struktura państwa, urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, polityka, gospodarka, problemy współczesnego świata, prawa człowieka, religia oraz ideologie.
W wymaganiach egzaminacyjnych na lata 2023-2024 zabraknie jednakowoż takich zagadnień jak struktura państwa, urzędy, polityka, gospodarka, religie czy też ideologie. Wreszcie, w odniesieniu do wypowiedzi pisemnych, podstawa programowa zakłada opanowanie przez ucznia takich rodzajów wypowiedzi pisemnych jak e-mail, list prywatny, list formalny, w tym list motywacyjny, życiorys, CV, wpis na blogu, opowiadanie, recenzja, artykuł i rozprawka. Całkiem spory wachlarz możliwości. W wymaganiach egzaminacyjnych na lata 2023-2024 z tych wszystkich możliwości są tylko trzy. List formalny, artykuł oraz rozprawka. Jeżeli chcecie zobaczyć na pełny wykaz różnic pomiędzy podstawą programową a wymaganiami egzaminacyjnymi, w opisie do tego filmu znajdziecie linki do odpowiednich materiałów. Zakres i poziom egzaminu maturalnego z języka angielskiego w latach 23-24. Trzy poziomy. Po pierwsze, angielski podstawa, poziom B1 względnie B1+, przy czym poziom B1+, dotyczy tylko i wyłącznie rozumienia wypowiedzi ustnych i pisemnych. Angielski rozszerzony to poziom B2 względnie B2+. Przy czym poziom B2+, dotyczy tylko i wyłącznie rozumienia wypowiedzi ustnych i pisemnych. Wreszcie angielski zdawany w klasach dwujęzycznych to poziom B2+, względnie C1. Przy czym poziom C1 dotyczy tylko i wyłącznie rozumienia wypowiedzi ustnych i pisemnych. Jak wyglądać będzie matura ustna? Egzamin ustny, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, trwać będzie około 15 minut i składa się z czterech części. Są to rozmowa wstępna, podczas której możecie się spodziewać pytań o zainteresowania, hobby, o to, co robicie, jak spędzacie wolny czas. Nie powinno trwać dłużej niż 2 minuty. Następnie losujecie zestaw, na którym znajduje się rozmowa z odgrywaniem roli. Musicie tutaj przyjąć rolę wskazaną w zestawie i odegrać scenkę z egzaminatorem. Nie powinno to zająć dłużej niż 4 minuty. Następnie część trzecia to opis ilustracji. Zazwyczaj dostajecie 3 ilustracje, musicie wybrać jedną z nich, odpowiedzieć dlaczego ją wybieracie i dlaczego odrzucacie pozostałe 2. W sumie 3 minuty. No i wreszcie wypowiedź na podstawie materiału stymulującego, a więc ilustracja, a więc zdjęcie, może jakiś slogan reklamowy, i odpowiedzi na 2 pytania, bardziej czy mniej luźno do tego materiału stymulującego się odnoszące. W przypadku klas dwujęzycznych matura ustna również trwa 15 minut, ale obejmuje tylko 3 części. Rozmowę wstępną, która nie powinna trwać dłużej niż minuty. Następnie 3 pytania dotyczące materiału stymulującego, maksymalnie 4 minuty. I wreszcie prezentację na podany temat oraz odpowiedzi na 3 pytania związane z tą prezentacją. Czas maksymalnie 10 minut. Jeśli idzie o maturę pisemną na podstawie i w rozszerzeniu, egzamin pisemny obejmuje część pierwszą, czyli rozumienie ze słuchu, listening comprehension, 25 minut na podstawie i 30 minut na poziomie rozszerzonym. Za część pierwszą, a więc rozumienie ze słuchu, można uzyskać maksymalnie 25% z całości arkusza egzaminacyjnego. W części drugiej rozumienie tekstów pisanych, a więc reading comprehension. Maksymalnie 33% na podstawie i 30% na rozszerzeniu z całości arkusza egzaminacyjnego. W części trzeciej musicie sobie poradzić ze znajomością środków językowych, a więc tak zwanym use of English, gdzie można uzyskać maksymalnie 22% na podstawie lub maksymalnie 23% na rozszerzeniu z całości arkusza egzaminacyjnego. I wreszcie część czwarta, wypowiedź pisemna. Na maturze podstawowej jedno zadanie, długość wypowiedzi pomiędzy 80 a 130 wyrazów. Na maturze rozszerzonej również jedno zadanie, ale jego długość powinna być większa, między 200 a 250 wyrazów. Części czwartej można uzyskać na podstawie 20%, a na rozszerzeniu 22% z całości arkusza egzaminacyjnego. I to tyle. Good luck! Powodzenia na maturach! Zapraszamy Cię do Encio.
u nas dużą uwagę do tego przykładamy, żeby mówić po angielsku, żeby się z tym językiem oswajać, przełamywać. Po to skrupulatnie dobieramy małe grupy o podobnym celu, motywacji, wieku itd. Dołącz do nas stacjonarnie w Bochni lub online. Bye!